Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię ciasto bez pieczenia, czyli tort z kaszą manną i brzoskwiniami na takiej tortownicy i do tego będę potrzebować 3 szkopty. Będę układać na spód tortownicy, 3 łyżki kaszy manny, galaretkę o smaku pomarańczowym, szklankę cukru pudru, kostkę masła, oczywiście może być też margaryna, jak wolicie, puszka brzoskwiń, 1 jajko i 0,5 litra mleka. Mleko wstawiam, żeby się zagotowało. Jak mleko zacznie wrzeć, wsypię kaszę mannę. Kaszę mannę gotujemy 10 minut, ciągle mieszając. Następnie odstawimy ją, żeby wystygła. Tortownicę wykładam biszkoptami. Pamiętajcie, że możecie użyć do tego biszkoptów okrągłych. Także ja akurat mam takie biszkopty, więc wykładam takimi w kształcie języczków. Biszkopty skrapiam tak delikatnie tą zalewą z brzoskwiń. Tak, po odrobince każdy biszkopt, żeby był nasączony. Do miksera dałam już masło. Masło będę ucierać z cukrem pudrem oraz wystudzoną kaszą manną. Następnie rozpuszczam galaretkę w gorącej wodzie. Na opakowaniu piszę 2 szklanki, ja daję 1,5 szklanki, żeby lepiej stężała. Gorącej wody oczywiście. Masę wykładam na biszkopty i teraz włożę do lodówki, żeby stężała. Teraz kroję brzoskwinie, takie plasterki. I układam je na wierzch masy.
Teraz wlewam wystudzoną galaretkę. Wstawię do lodówki, żeby galaretka stężała. Kochani, ciasto jest już gotowe. Fajnie wygląda. Jest bardzo dobre. Jak nie lubicie bardzo słodkiego, to do masy możecie dać troszkę mniej cukru. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Pa!